Niczego nie ukrywa, chociaż, jak twierdzą bliscy, powinien. Nawiązuje przyjaźnie tak łatwo, że prawdopodobnie kierowca lawety odwiedzi go w święta. Ma wyjątkowo dobrą pamięć, dzięki czemu pamięta nie tylko historyczne fakty, ale i daty urodzin najbliższych. Inspiracją jest dla niego on sam. Na dywanik u złego ojca trafił Michał Baranowski, człowiek, który wie, jak bycie specjalistą od historii wpływa na życie codzienne i oglądanie seriali. Witaj. Witam serdecznie. Cześć. Potrafisz zaśpiewać Gaudeamus Igitur z pamięci i bez fałszowania? Bo z biednego podsekretarza Andrzeja Szeptyckiego to sobie śmieszkujesz. No właśnie dlatego, że sobie podśmieszkuję, to będę sobie śmieszkował dalej. Czyli nie potrafisz? Od niego. Nie potrafię, ale lepiej bym wymówił frazy. Dobrze, to może zacznijmy inaczej. Czy myślałeś kiedyś o karierze konsultanta ślubnego, czy jak to teraz bawia młodzież, wedding planera? Nie. A dlaczego? Bo tak słyszałem, że no jesteś świetnym organizatorem ślubów, podobno sam organizujesz, no i potrafiłeś dla każdego z gości dobrać książkę z antykwariatu, względając preferencje, charakter i tak dalej. No to był mój ślub, to może dlatego, że tak bardzo postarałem, ale nie wiem, czy dla innych byłbym w stanie to zrobić. No a dla mnie jaką książkę byś wybrał? Oczywiście możesz poczekać z tą odpowiedzią do końca rozmowy, jak już troszkę to się do końca rozwoju. Rozmowy. Na końcu rozmowy ci powiem. Dobrze. Wiem, że chciałbyś porozmawiać o polityce, dlatego na początek dostaniesz pytanie, które potrafi ci się rozgrzać, a później przejdziemy do rzeczy. Ile procent Polaków dobrze ocenia pracę służb podczas powodzi? Służb? Tak, 94. Tak. A, dobrze, czyli jednak cię to mocno zagrzało, bo moje źródła, wiesz, te tak dobrze usytuowane w pobliżu ciebie, zgłosiły mi, że bardzo ta kwestia cię denerwuje, ale widzę, że nie chciałbyś tego rozwijać. Podobno miało być tutaj wesoło, a nie wyglądasz mi na wesołego w tym momencie. No bo ja nie oceniam tak dobrze, więc może dlatego. No to ja może jestem chyba w tych 6%. No właśnie. Okej, to widzę, że tutaj nie siadło, to spróbujmy tak płynnie przejść do starożytności, pozostając jednocześnie w tych kręgach polityki. No czyli, czy starożytni stosowali propagandę? Nie. Bardzo piękna odpowiedź. Nie, ale to jest pytanie, które wymaga bardzo szerokiego wstępu. Bo musimy sobie uświadomić dwie sprawy. Pierwszą sprawą oczywistą, paradoksalnie oczywistą jest to, że nasze czasy to nie są czasy starożytne. Nasze myślenie nie jest myśleniem starożytnym. Ja wiem, że często młodzieży, i nie tylko młodzieży, powtarza się, o, jesteśmy jak tam Grecy, jak Rzymianie, Egipcjanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy. Te tryby myślenia są jednak zupełnie inne. Propaganda, termin, który tutaj użyłeś, no pojawia się w takim znaczeniu dostosowany do polityki dość późno, gdzieś dopiero w latach 30. No jest słynna książka, która niedawno, w sumie nawet też w języku polskim wyszła, pod tytułem Propaganda właśnie z 33 roku Bainsa. Rzymianie nie musieli robić tej propagandy, ani starożytni Egipcjanie, czy też starożytni Grecy, bo nie mieli do tego niezbędnego audytorium. Zresztą Bainz słusznie podkreśla w latach 30., że nie ma sensu, żeby Ludwik na przykład 14 czynił propagandę, jak on nie miałby do kogo tej propagandy, z tą propagandą wychodzić, bo dopiero kiedy mass media pojawiają się, ta propaganda ma prawo zaistnieć. I gdy to uwzględnimy, gdy uwzględnimy właśnie pierwszych badaczy, pierwszych ludzi, którzy posługują się tą propagandą, oni sobie zdają z tego sprawę, jak bardzo nasze czasy, czyli w mass mediów, są nieadekwatne do czasów dużo wcześniejszych, z czym mają problem współcześni badacze. Ale 100 lat temu, niecałe 100 lat temu, oni nie mieli z tym żadnego problemu. Dla nich nie istniało takie pojęcie. Ono było dla nich całkowicie abstrakcyjne. To, co cesarz rzymski czy faraon w Egipcie pokazywał, to jest splendor, to jest jego cesarstwo, jego faraonskość, tak? Te hasła, to wszystkie rzeczy, to one są procesarskie, no bo trudno, żeby było antycesarskie. Nie będę mówił, o, jestem fatalnym cesarzem, o Boże, przegrałem bitwę i tu uwiecznijcie to, jak dostaję łeb na przykład. No jest to abstrakcyjne całkowicie, prawda? Tak, ale tylko wiesz, nawiązuję do tego, że znając twoje poglądy, stąd to moje pytanie, bo wiesz, technicznie biorąc, w słowniku pod hasłem propaganda, wiem, że to jest ten słownik, który ma u ciebie minus za jedną literę L zbyt mało,
Jednym z nich szerzenie jakichś poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników. I wiesz, no jak inaczej możemy spojrzeć na to, że, no nie wiem, opisywanie siebie jako Boga, wiesz, przypominanie tylko o zwycięstwach, nie wiem, no zresztą sama propaganda to przecież też manipulowanie cudzym wizerunkiem, złośliwe dyskredytowanie, wiesz, tak bardziej z tej perspektywy bym na to spojrzał. Okej, to tu się z tobą jestem w stanie zgodzić, ale nadal bym, co do wizerunków, ale nadal nie, ale sam zauważyłem, że jakby w szerokim pojęciu, mieć to w bardzo szerokim pojęciu propagandy. Tak, tak. Jeżeli my tą propagandę rozciągniemy na wszystko, to za chwilę krzesło też będziemy mogli nazwać propagandą. Więc nie idźmy w stronę absurdu. Dlaczego ten termin jest ważny i dlaczego go nie używać? Bo przez używanie tego terminu my wypaczamy cywilizacje starożytne czy średniowieczne, o których my mówimy. To nie są ludzie, którzy są w stanie ulec tej masowej propagandzie. Mało tego, władcy nie muszą ich używać. Władcy mają trzy inne, dużo skuteczniejsze środki. Pieniądze, urzędy, no i armię. Ewentualnie jakieś środki pozbycia się oponentów. Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że cesarz jest super, czy faraon jest super. Tu chodzi o to, że on musi taki być, bo to jest spełnianie jego stanu, w którym on się znajduje, czy bycia cesarzem, czy bycia faraonem, tak? On nie musi tego propagować, on to musi pokazywać, ale on to nie pokazuje sobie, czy dla poddanych, tylko on to pokazuje ewentualnie dla potomności. Dla potomności, ewentualnie dla bogów. Stąd część na przykład monumentów, którym się zachwycamy, są na takiej wysokości, że oczy ludzkie nie są w stanie tego zobaczyć. Tak? Są na inscrypcja z Behistun na przykład, którą złośliwie Paul Venn, mój ulubiony francuski historyk, nazwał, że ona była widoczna tylko dla sępów i orłów. Tak? Kolumna Trajana, której też gołym okiem tak naprawdę wszystkiego nie jesteś w stanie zobaczyć. Czy parę innych obiektów, które są ukryte wewnątrz miejsc, do których tylko i wyłącznie mogli tylko wejść kapłani, jak to w wypadku jest Egiptu. Więc ja po prostu uważam, że patrząc na tą propagandę, my tak naprawdę spłaszczamy społeczeństwo starożytne, którym się zajmujemy, bo zrobimy z niego za bardzo społeczeństwo nasze. A gdy robimy za bardzo społeczeństwo nasze, to bardzo prostym sposobem my się oddalamy od tej, w cudzysłowie dużej, prawdy historycznej, którą tak bardzo klasyczni historycy chcą pokazywać. Cieszę się, że to powiedziałeś. Do takiego specyficznego rozumienia słów jeszcze będziemy, czy tam do precyzyjnego, może nie specyficznego, bo źle się teraz wyraziłem, do precyzyjnego rozumienia słów jeszcze wrócimy, ale nieprzypadkowo zadałem takie pytanie, bo twoja odpowiedź już jest jakby preludium do kolejnego pytania, a mianowicie, jak bycie specjalistą od historii przeszkadza w życiu codziennym? Bo widzisz, właśnie zwróciłeś uwagę na szczegóły, które ktoś by powiedział po prostu tak lub nie, ty od razu musisz, wiesz, nabudowa, więc jeśli możesz rozwinąć takie coś. Wiesz co, z jednej strony oczywiście, że nie przeszkadza tak bardzo, jakby się to mogło wydawać, bo są takie momenty, kiedy, nie wiem, idziesz do kina i widzisz jakiś film, jakiś wątek, który ci się nie podoba, tylko ja się na przykład staram bardzo mocno wyłączyć historyka, ja się staram nie tyle wyłączyć wiedzę historyczną, ja się staram wyłączyć raczej wiedzę historyczną niż metody historyczne, tak, bo metody historyczne, czyli analiza tekstów, analiza tego, co czytasz, co oglądasz, czy to właśnie dotyczy polityki, czy to dotyczy nawet życia codziennego, tak, ja nie mówię, że historyk ma jakieś predyspozycje do bycia psychologiem, tak, ale my też jednak poznajemy, czytając teksty, poznajemy bardziej tych ludzi, troszkę się można interesować psychologią, trochę się, czy socjologią w tym wypadku, czy antropologią, czy religijnością i tak dalej, i tak dalej. My tych ludzi jakoś tam poznajemy, więc my też znamy te nowsze metody. My chcąc, nie chcąc, czasem przekładamy też na współczesne czasy, na współczesnych ludzi, z którymi dyskutujemy. Na przykład, nie wiem, mamy jakąś pewność co do tego, że no, jakieś tam wydarzenie historyczne dla drugiego człowieka ważne jest fikcyjne, typu rzeź niewiniątek, o, na przykład, tak? No to mówisz, nie, no nie było tej rzezi niewiniątek. I jako historyk musisz powiedzieć też, no sorry, ale zmartwychwstanie z historycznego punktu widzenia, jako historyk nie mogę ci powiedzieć, że ono było. Ja ci mogę powiedzieć jako historyk tylko, że część ludzi w to uwierzyła. Duża, potem coraz większa część, ale jako historyk zmartwychwstanie nie jest kwestią tego, czy historyk jest w stanie stwierdzić, że było, tak? Jest parę takich rzeczy, których historyk nie może, nie powinien powiedzieć, nawet jeżeli jest wierzący, będąc uczciwy z własnym cechem. Dobrze, szanuję, piękna wypowiedź, no ale to w takim wypadku może powiedz mi, czy da się w ogóle oglądać seriale bez stresu? Oczywiście. Ja
wymagam od seriali tylko dwóch rzeczy. Ma mnie nie nudzić i ma w miarę przypominać tą epokę, w której jest. No jeżeli nagle zobaczę faceta z shotgunem w starożytnym Rzymie w serialu, no to już jest przegięcie pały, tak? Ale jeżeli ja zobaczę strój nie z pierwszego wieku, mimo że serial się dzieje w pierwszym wieku, a strój jest z czwartego, to bywa. Nie przeszkadza mi to, zupełnie mi to nie przeszkadza. Ale już na przykład głupie rozwiązania fabularne, które są nie tylko ahistoryczne, ale one są po prostu głupie, nie podobają mi się, jak w ostatnim serialu Those About to Die, końcówka i zabicie cesarza, uwaga, spoiler, i zabicie cesarza Tytusa, no jest po prostu idiotyczne, fabularnie. I dlatego mi się nie podoba. Nie dlatego, że to historycznie jest potwierdzone, tylko fabularnie jest po prostu do bani. O, ale jako kontrę podam przykład. Serial Rzym, w którym matka cesarza, pierwszego cesarza Augusta, Oktawiak, Atia, przepraszam, Atia powinna już umrzeć na samym początku, w zasadzie drugiego sezonu, żyje cały czas i dociąga do 30 roku życia. Jest to ahistoryczne, ale znakomita kreacja aktorska, znakomicie fabularnie poprowadzony wątek i zupełnie mi to nie przeszkadza, że ta kobieta żyje. Wiesz, pytałem, bo wiem, że lubisz wytykać błędy, no ale skoro już poruszyłeś to Those About to Die, to co stoi w ogóle za fenomenem takiego serialu, no oprócz oczywiście Anthony'ego Hopkinsa? No to nic. No i krótko i na temat, okej. Okay. Nie, no więc to powiem ci tak, ja byłem, oczekiwałem po pierwsze czegoś ciekawszego fabularnie. Wątki są, niektóre są wątki ciekawe, to się zaczyna w pewnym momencie robić ciekawe, no i potem ten ostatni odcinek, no taka totalna padaka. No tak mnie strasznie dobił ten ostatni odcinek. Może za mocno rzutuję na całość, ale chyba słusznie rzutuję. Tam jest kilka znakomitych zagrań historycznych. Oni tam fajnie się źródłami bawili. Są detale, szczególiki bardzo ciekawie pokazane. Jest oczywiście tam z historycznego punktu widzenia, bo pewnie słuchałeś, jak się przygotowywałeś jakąś audycję moją o tym, to są oczywiście błędy historyczne, tak? Ale serial nie jest po to, żeby... To nie jest dokument historyczny i ja umiem wyłączyć ten mózg historyka tutaj, ale mówię, jeśli chodzi o wiedzę, ale nie jeśli chodzi o jakąś pewną logikę wywodu czy fabuły. I jedno, co mnie czasem denerwuje, i to już jest takie, myślę, że historyczne zboczenie, że jeżeli mamy fajne rozwiązanie historyczne, no to po co wymyślać niehistoryczne? Tego nie jestem w stanie zrozumieć, a zazwyczaj ten niehistoryczny jest słabszy niż to historyczne, nazwijmy. Jeśli oczywiście było tak, jak my wiemy w źródłach, dlatego to nie mam takiej pewności. No tak, tym bardziej, że często, jak mówisz, te rozwiązania są gorsze, a jednocześnie wcale nie zepsułoby nikomu, gdyby rozwiązanie było zgodne z historyczną prawdą lub bądź ze źródłami, z prostego powodu. No większość ludzi nie zna obecnie historii, więc nic byśmy im nie zepsuli. Nie, no oczywiście, żebyśmy nic nie zepsuli. No i to jest właśnie... I to jest właśnie akurat ważne, żebyśmy nic nie zepsuli i byśmy mogli sobie dalej tworzyć bardzo ciekawe narracje. No wiesz, no film Max Gladiator, który z historią ma wspólnego absolutnie nic, jest jednym z moich ulubionych filmów, tak? Lubię to, mimo że ten marmur, to jest wszystko za białe, to powinno być kolorowe, że no, ta postać jest ahistoryczna, gdzie no oczywiście Marek Aureliusz nie ginie i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Absolutnie mi to nie przeszkadzało, się bardzo dobrze bawiłem, oglądając Gladiatora. Gladiator gladiatorem, no ale jak oceniasz film Ben-Hur? Uwielbiam, ale oczywiście mówimy o tej wersji jedynej, słusznej i prawdziwej. 59 rok. Tak jest, 59 rok. To jest absolutnie znakomity film na bazie bardzo ciekawej książki, dość trudnej dzisiaj w odbiorze, bo ona się jednak trochę językowo mocno zestawała. Z książki też niezwykle odważnej. To taka ciekawostka, że to była pierwsza książka, w której opisano Jezusa. Fizyczny wygląd Jezusa. Pierwsza niereligijna książka, w której opisano fizyczny wygląd Jezusa, a nie wiem, czy pamiętasz, w Ben-Hurze widać wszystko z wyjątkiem twarzy Jezusa. Kurczę, to jest taka fajna konwencja, ale faktycznie... że w książce jest tak, a w filmie jest zupełnie na odwrót.
Nie ma Jezusa. Jezusa twarzy nie widzisz w filmie. No bo tam I tylko to na jest. początku mu podaje, tam jak zaczyna, na samym początku jest chyba tylko w Tak. filmie. No Tak, jest tylko ta faktycznie. ręka wyciągnięta, No, no, która no, mu no, podaje no. wodę. No tak. Więc jest tam kilka też takich fajnych zagrań. To powiem jeszcze, no, to ogromny film, tam 10 tysięcy statystów, wybudowanie całego tej areny, na której się Juda Ben-Hur ściga. No, nadal ten wyścig Rydwanów wygląda wow. No powiem, jeżeli coś jest naprawdę takiego bardzo fajnego w Those About to Die, to przede wszystkim są wyścigi Rydwanów. Bo to są jedyne wyścigi Rydwanów, które powiedziałbym, no okej, okay, prawie doścignęliście Ben-Hura. Już wam niewiele brakuje, bo poprzednie adaptacje, czy poprzednie sceny z wyścigami Rydwanów mi się nie podobały, a te były już bardzo, bardzo blisko. To powiedz mi, czy jakoś bardzo faktycznie ten Ben-Hur wpłynął na twoje życie? Tak siedział w Nie, tobie? zupełnie nie. Zupełnie nie, bo A? to jest serial, który ja z pełną świadomością to znaczy film, który z pełną świadomością obejrzałem mocno po 18, mimo że wiadomo, że on leciał w telewizji notorycznie, no bo jest Kevin sam w domu na Boże Narodzenie, a na Wielkanoc jest sobie Ben-Hur, nie? Więc tego Ben-Hura się co jakiś czas oglądało, ale nie wpłynął na mnie. Dla mnie przełomowym filmem jako historyka był zdecydowanie Gladiator, który mnie popchnął absolutnie ze średniowiecza w stronę starożytności. Widzisz, bo ja tu bardziej pytam, tak jak przedstawiając cię, podkreśliłem, że masz pamięć do dat. Powiedz mi, czy pamiętasz, kiedy była premiera Ben-Hura? Dzienna data? Nie. 18 listopada 1959 roku. No rok pamiętałem, ale tak, A dziennie pamiętasz, nie. kiedy miałeś ślub? O, faktycznie. No widzisz, dlatego Tak. tak się zastanawiałem, czy to jest zbieg okoliczności. A to już będę pamiętał, dobra, okej. Tak, byłem ciekaw, czy to zbieg okoliczności, ale no, skoro zbieg okoliczności, dobrze, to lećmy sobie spokojnie dalej, wróćmy do tej historii i w końcu do dzieci. Powiedz mi, czy dużo czasu zajmie ci tłumaczenie brzydącą, że prawda historyczna niekoniecznie wygląda tak, jak przedstawiona w bajce czy na pomniku? No doskonale wiesz, kto jest moją żoną, więc niestety przegrywam w rywalizacji historia, przyroda jest No, ale tam dobrze, no knockout. rywalizacja rywalizacją, tutaj na razie jeszcze nie zdradzamy, tylko powiedz mi, jak to wygląda? No bo mnie też czasami bierze, jak już widzę, jak jest przedstawiona historia, i nawet ja muszę niektóre rzeczy prostować. Wiesz co, to jest też tak, że myślę, że najważniejsze jakby na tym pierwszym etapie, na tym bardzo wczesnym etapie jest nie zniechęcanie dzieci do zainteresowania się historią. I to bardzo skutecznie niszczy polska szkoła. Bo jeżeli my w czwartej klasie, mogę za trochę ponownie na edukację, Ale mogę, tak? oczywiście. Jeżeli my w czwartej klasie mamy, okej, ważną rzecz, czyli zaczynamy, że co to jest ojczyzna, co to jest patriotyzm, że mamy herb taki, który niestety źle nazywamy w Konstytucji cały czas godłem, tak? Bo to jest herb, a nie godło. Że jest hymn i tak dalej, taki i siaki. Dobra, wszystko te patriotyczne rzeczy, okej, okay, jestem za. Ale jeżeli my potem mamy historię od Mieszka do Unii Europejskiej, traktowaną po macoszemu przez cały rok, no to jest zabijanie pasji w tych dzieciach jakiejkolwiek. Zwłaszcza, że oni od piątej klasy będą znowu mieli tego Mieszka, w szóstej klasie będą znowu mieli tych tam Zygmuntów i wojny z XVII wieku i tak dalej, i tak dalej. Zamiast pójść na taki kompromis między zabawą jeszcze, bo czwarta klasa jest przełomową klasą, tak? No kończysz to edukację wczesnoszkolną 1-3 i nagle dostajesz taki strzał w postaci właśnie uczenia się jakichś dat, jakichś postaci, jakichś rzeczy totalnie zbędnych. A na przykład gdyby zaimplementować historię dzieciństwa takim dzieciakom, albo historię zabawek. Pokazać im, jak te zabawki się na przykład rozwijały i tak delikatnie wplatywać różne historyczne rzeczy. Czy historia nawet, nie wiem, przestrzeni, miasta, wychowania, tak? Oczywiście to by wymagało bardzo, bardzo dużo od nauczycieli. No ja jestem na takim forum, to znaczy grupie facebookowej nauczycieli historii. No i mój kolega kiedyś powiedział, że największym problemem polskiej edukacji są edukatorzy. No i on miał rację.
To wiesz co, to przeskoczymy do pytania, które chciałem ci później zadać, ale skoro już tak zacząłeś, to powiedz mi, jak uczyć dzieci historii? Od razu zaatakować, że wiesz, że wszyscy kłamią, czy może tak klasycznie przez żołądek do serca? To ja zrobiłem kiedyś takie bardzo dwa, myślę, że dość ciekawe eksperymenty. Jeden eksperyment polegał na tym, że pokazałem im zdjęcie ich szkoły, a potem pokazałem to samo zdjęcie ich szkoły sprzed 2 lat. Ja mówię, słuchajcie, no jaka jest różnica no, między jednym a drugim? No to jest szkoła była zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Ja obok stał facet w masce. No w takiej maseczce oczywiście. No wiadomo, bo ja mówię, no na podstawie tej maski, no który to był rok? No i tak gdzieś doszli, że to musiało być w okolicach pandemii. Ja mówię, no widzicie, no to teraz dokonaliście pierwszej analizy waszych historycznych w życiu. Macie źródło, analizujecie to źródło i tym się możemy bawić. Ale macie też większy problem. Rozdałem dzieciakom puzzle. Puzzle się składa z 20 elementów. Dzieciaków chyba było 10. No i dostali 10 elementów. No ale nikt nie dostał środka, albo prawie nikt nie dostał środka. Ja mówię, no sklejcie z tego obrazek. No i tam wyszło, że to była świnka Pepa. No świnka Pepa była. No i ktoś tam znalazł kawałek nogi tej świnki Pepy. Ja mówię, no okej, no i co to jest za ten obraz? No to jest świnka Pepa, tutaj oni nawet tam próbują. Ja mówię, no jak chcecie to narysujcie, no narysowali słoneczko, coś tam, coś tam. Ja mówię, no bardzo ładnie, wszystko pięknie, a teraz pokażę wam, jak wygląda. No i na tym był jeszcze George, niestety. Ja mówię, no i słuchajcie, no i George'a nie ma. I może my też tak często interpretujemy historię i też tego George'a nie widzimy. To jest drugi najważniejszy bohater tego obrazka, obok świnki Pepy. A czasem byłoby tak, że jest George'a, nie ma Pepy, czyli najważniejszej bohaterki. I mówię, uświadomcie sobie to, że to nie jest tak, że my wszystko wiemy. I oni zaczynają to jakby rozumieć. Oni zaczynają to powoli... Powoli wdraża mi się w głowę to, że to nie jest prawda ostateczna w historii, bo to nie jest 2 plus 2. Humanistyka nie jest prawdą ostateczną. Oczywiście wiadomo, że są nadinterpretacje, tak? Czy interpretacje totalnie nietrafne. Ale niemniej jednak są rzeczy, które należy tłumaczyć, a to też ułatwia w jakiś sposób patrzenie na codzienność, tak? Że nie wszystko da się wytłumaczyć od razu. Nie wszystko da się łatwo wytłumaczyć, że czasem są te zmienne, których my na początku nie widzimy, tak? Ja myślę, że to jest ważne, żeby to dzieciakom mówić nawet na bardzo wczesnym etapie. Widzisz, nie spodziewałem się tej odpowiedzi, więc na razie pominę moją całą antypatię do świnki Pepy, o której wielokrotnie już wspominałem, ale ten Też żołądek jej był nie nie. lubię. No, to jest bardzo zła bajka. Już jak zwykle pozdrawiamy panią profesor Cieszyńską, która wielokrotnie tłumaczyła, dlaczego ta bajka to czyste zło. Ale ja o żołądku nieprzypadkowo wspomniałem, bo podobno kiedyś zrobiłeś świetną lekcję dla piątoklasistów z jedzeniem z różnych epok. Czy możesz opisać, jak to wyglądało? Nie, to nie było tak, że dla różnych epok. Tu nie, ja jedyne, co tu zrobiłem, to zaprosiłem specjalistę od tego, czyli do mojego dobrego kolegę Łukasza Modelskiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, autora audycji w Polskim Radiu Mediewanna. No i tak Łukaszowi zaproponowałem, czy nie mógłby przyjechać do mnie do szkoły, zwłaszcza, że niedawno wydał swoją książkę Pyszne Historie i pokazać tą historię od strony kuchni. I to była znakomita rzecz, bo powiem ci, że szokujące było to, że przez 3 godziny dzieciaki, może raz trzeba było uspokoić na zasadzie, ej, trochę ciszej. I to było wszystko. No więc szapoba dla Łukasza przede wszystkim. No dobrze, no ale to ty go zaprosiłeś, ściągnąłeś, więc chodzi mi o takie właśnie szablonowe metody. Masz jeszcze jakieś, nie wiem, nowe plany? Co tam kombinujesz? Możesz zdradzić coś, czy raczej to tajemnica? Więc to nie jest żadna tajemnica, tylko tu jeszcze musimy zastanowić nad jedną absolutnie rzeczą. Jeżeli mówimy o piątoklasistach, czyli o dzieciakach w wieku 11 lat, tak? No niektórzy tam 12 mogą mieć i tak dalej. Czyli o ludziach, którzy już wstępują, no do wyborów jeszcze trochę im czasu zostało, ale już do 15 lat trochę mniej. I teraz pytanie, czy powinniśmy 12-latka, 11-latka traktować jako totalne dziecko, które wykleja, skleja, rysuje, nie wiem, zbroję, jakąś lorikę segmentatę, rzymski pancerz, czy hełm jakiś.
Czy to jest dobra metoda przy tym, że oni mają po pierwsze multimedia, przy tym, że no to nie jest jednak element lekcji plastyki, a jeszcze pamiętając o tym, że jednak historia to jest przede wszystkim myślenie, nie zapamiętywanie, myślenie. Bo my cały czas patrzymy na historię jako na powszechnym odbiorze, jako na przedmiot no, dla kujonów, tak? Czytasz, zapamiętujesz, a potem prawdziwy kujon zapomina i idzie out, tak? A tu chodzi o to, żeby właśnie myśleć, żeby zadawać sobie pytania. Ja nigdy nie prowadziłbym zajęć na przykład na zasadzie takiej, w którym roku, proszę pana, czy to dotyczy studenta, czy ucznia, tak? Sławku, w którym roku było to, czy tamto? Albo panie Sławomirze, w którym roku tam było to i tamto? I to nie interesuje, w którym roku. Ty to możesz co dzisiaj w telefonie sprawdzić w ułamku sekundy, tak? Ty mi powiedz, dlaczego to było. Jak, nawet nie jak to wyglądało, tylko dlaczego twoim zdaniem? Dlaczego jest dużo ciekawszym pytaniem niż ja? Ale oczywiście, to tak. Albo co z tego wynika? Ja miałem kiedyś tak, nie wiem, czy to kiedyś już mówiłem w podcaście, czy nie, ale przygotowałem, no poproszę mnie o przygotowanie kogoś do matury, akurat z historii też. I no właśnie, sprawa była następująca. Nauczyłem dokładnie tak, jak mówisz, bo mój jeden z takich no, profesorów, który zawsze szanowałem, uczył, że należy dochodzić, jak, dlaczego doszło do czegoś, te fakty posklejać. Więc tłumaczę tej osobie po kolei, wiesz, skąd się miała druga wojna, że najpierw była pierwsza, wszystkie przyczyny, tak jak to było i tak widzę, że tam już pomijając jakieś traktaty, jak Wersalski, inne, że nie wie do końca o co chodzi, to problem był taki, że widzę, że kompletnie nie potrafi tego miejscowić w historii. No i niestety nie wiedziała, kiedy wybuchła druga wojna światowa, a przypominam, mówimy o klasie maturalnej. Więc są pewne braki, które jednak no, nie powinny mieć miejsca, ale tak, zgadzam się z tym, że daty nie są najważniejsze w tym wszystkim. Ale wiesz, tak naprawdę uważam, że ja to kiedyś wyliczyłem, to chyba wyszło mi 25 dat historycznych takich, żeby mniej no. więcej, które wypada znać. No to nie jest jakaś gigantyczna ilość. A to spróbuję wymienić. Jakie to daty? Tak żebyś może coś z tego pamiętasz jeszcze? No zacząłbym mimo wszystko, zacząłbym... czy ja bym zaczął? No dobra, z Polską będzie łatwiej. No to powiedzmy tak, chrzest Polski, tak? Zjazd Gnieźnieński, no niech będzie ta koronacja Chrobrego. Podział dzielnicowy. Koronacja Łokietka. Unia Polsko-Litewska. No bitwa, wiadomo, pod Grunwaldem, bo must have. Wojna 13-letnia, bo to ważne. Konstytucja Nihil Novi. Ile już mamy? 7? 8? 7, 8? Widzisz, ja nie liczyłem teraz, przyznaję bez bicia, tak się skupiłem, starałem sobie przypomnieć, czy ja pamiętam, wiesz? Bitwa pod Orszą, 9. No to Uszyn albo Kirchholm. A jeszcze Unia Polsko-Litewska w Lublinie. Lubas. No i potem tak naprawdę, no co, pierwszy, powiedzmy, no Wiedeń, bo wypada, tak, bo ważny, pierwszy rozbiór Polski, drugi, trzeci rozbiór Polski, tam drugi sobie można już darować, może bardziej nawet insurekcję kościuszkowską warto pamiętać, bitwę pod Raszynem, bo to takie byłoby w miarę, nawet powstanie listopadowego, styczniowego, wybuch pierwszej wojny, zakończenie pierwszej wojny, wybuch drugiej wojny, zakończenie, okrągły stół, powiedzmy tak, wstąpienie do NATO i do Unii Europejskiej, koniec kropka. No chyba 25, jeśli chodzi o Polskę. No i Smoleńsk. Z powszechnej to bym tam uważam, że z powszechnej jakoś tam jak mniej więcej wieki wystarczy wykazać. Bo tak, żeby nie było, że Ludwik XIV żyje tam w starożytności, nie? Nie, no jasne, ale o Smoleńsku zapomniałeś, to ja nie wiem, czy to tak ładnie. Ale który w Smoleńsku? Tam trochę było. Nie, no tym jedynym słusznym. Znaczy to oblężenie Smoleńska 1632-34, tak? Tak, czekałem właśnie, czekałem, ile mi tych Smoleńsków wymienisz, zanim dojdziemy do brzus. Nie, no dobrze, dobrze, to już nie przypominam. Nie, ale okej, no właśnie tak byłem ciekaw, jakie wymienisz te daty, no bo mam wrażenie, że coraz gorzej jest z tą historią o młodzieży, a
No, nieznajomość historii jednak, jak to ktoś kiedyś powiedział, wpływa na to, że powtarzamy błędy, które tam są w niej zawarte, więc warto było jakąś wiedzę mieć. To jest też taki frazes, moim zdaniem, wytarty trochę, bo my mamy taką w ogóle wizję historii, taki przedmiot taki strasznie wytarty i omitologizowany absolutnie. Kudzik, prawda, po pierwsze my nie jesteśmy tacy sami, jak były pokolenia wcześniejsze. Ktoś z kiedyś powiedział, że bardziej przypominamy naszych dziadków niż naszych rodziców. Pod pewnymi względami jest to oczywiście prawda. Rozwój technologii, rozwój informacji, szybkość zdobywania informacji dzisiejsza jest nieporównywalna. Jak ty jeszcze byłeś w podstawówce, to nigdy w życiu by to, czy ja, jak, no to nie mogliśmy tak szybko zdobyć informacji, tak jak możemy to zrobić dzisiaj. Świat się tak generalnie zmienia, że nie, że takie rzeczy moim zdaniem, jak powtarzanie błędów, oczywiście, że są, tylko one nie wynikają raczej z nieznajomości historii, tylko po prostu ze zwykłej ludzkiej głupoty, no. To tak, ale wiesz, frazes jest bardzo ładny, dlatego Jest ładny, zawsze się dasz tak. sprowokować, to jest A, piękne. historia nauczycielką życia i takie tam, no. Pięknie cię się, Nie. się ciebie odpala, to jest fajne, tak się mówi, to hasło jest bang. Bardzo mi się podoba jako nauczyciel. Chciałbym faktycznie kilka lekcji z tobą odbyć, no ale na przykład, co mogę cię jeszcze spytać, bo chciałem cię spytać o parę dat. Tutaj już mocno z nimi pojechałeś, to może na chwilę damy sobie spokój i wskoczymy na temat lekki, łatwy i przyjemny, w którym wiem, że się specjalizujesz. No to proszę, ulubiona starożytna plaga i dlaczego? No Jezus, nie mam ulubionej. Jak można nie mieć ulubionej plagi? No a. No właśnie, nie? Jak można nie mieć A, ulubionej mój. plagi, kurczę, nie? To trochę ich było, więc może dlatego nie mam ulubionej. Znaczy, tak naprawdę, no, był taki moment, kiedy się zająłem taką plagą, która kiedyś się nazywała, która otrzymała imię Cypriana, bo Cyprian, biskup Kartaginy, najbardziej obszernie o niej pisał i kiedyś angielski, nie, amerykański uczony Harper napisał artykuł, który mnie bardzo zdenerwował i stwierdziłem, że muszę sam napisać artykuł o tym i tak zacząłem o tym artykuł pisać i potem jeszcze po drodze jakaś pani napisała podobny artykuł, a mój był wtedy w druku, a jej już wyszedł i bardzo smutno było, bo mieliśmy podobne ustalenia i cała chwała zeszła na panią, nie na mnie niestety. To w dwóch zdaniach, co to była za plaga? No nie wiemy, to jest właśnie najzabawniejsze w tym wszystkim, bo jeżeli nie mamy szkieletu, nie jesteśmy w stanie zbadać zarazy, no to tak naprawdę o tej zarazie sobie możemy dywagować i tu jest jakby cała zabawa, bo jeżeli ktoś napisze, że pół imperium wysiekła, jak to mówią niektóre źródła, to oczywiście nic nie znaczy, to znaczy tylko, że trochę ludzi zginęło, ale czy to trochę to jest 10%, czy 20, czy 30, czy może 5, ja bym przypuszczał, że bliżej tego 5 niż tych 20. Jeżeli jesteś w stanie nadal się bić, a tu masz otwarty front wojenny i to w sumie i na zachodzie, i na wschodzie, no to znaczy, że cię nie ciekło tak porządnie, bo jakby cię ciekło porządnie, byś armii nie wystawił. Dobrze, skoro nie masz ulubionej plagi, to zmieńmy znowu temat, poskaczmy sobie. Maczałeś, oczywiście miejmy nadzieję, że tylko palce, w wydaniu książki. Homoseksualność i homoerotyzm w świecie starożytnym. I taki wpisik znalazłem pod informacją o tym, że to nietrafione określenie, bo to nazwa konceptu nieznanego w czasach starożytnych, jego używanie w stosunku do czegoś, czego nie było, wprowadza w czytelnika w błąd. No to jak to jest? Był ten homoseksualizm w starożytności, czy nie? Znaczy, tu mamy jeszcze bardziej problematyczna kwestia, bo po pierwsze, co to za homoseksualizm, no to teraz nie, jest negatywnym, pejoratywnie ocenianym słowem. Homoseksualność już jest słowem niepejoratywnym w tym wypadku. No oczywiście, że zjawisko miłości męsko-męskiej czy damsko-damskiej istniało i tu nie mamy żadnych ku temu wątpliwości. Myślę, że nawet zawsze w każdym społeczeństwie jakiś tam procent istnieje. Pytanie jest, jak to jest bardzo wyeksponowane, jak bardzo my to chcemy widzieć w literaturze, jak bardzo to jest jedna kalka jakaś literacka, czy to komuś przeszkadzało, czy nie przeszkadzało. To jest dość zabawne, bo na przykład z utworem, słynnym utworem o Gilgameszu. Mamy taką przezabawną historię, że między Gilgameszem a Enkidu najwcześniejsze wersje w zasadzie podają ich, no, jako kochanków, a im bliżej naszych czasów, tym to jest coraz bardziej takie łagodne. No ale ja też zawsze mówię, że mamy dwóch świętych, Sergiosa i Bakchosa,
konstantynopolitańskich, którzy nawet mają swój kościół w Konstantynopolu, który w IV wieku występuje jako erotoid. Też nikt z tym nie miał większego problemu do momentu, kiedy Piotr Damiani nie zaczął mocno walczyć z homoseksualnością. Dobrze, właśnie dlatego pytam, bo widzisz, każda z takich waszych dyskusji historycznych kończy tym, że właśnie ktoś wyciąga argument właśnie tego typu. Mówią, że to są jakieś kontrowersyjne sprawy, niezrozumienie, a jednocześnie tobie tak kontrowersyjną książkę udało się wydać u benedyktynów. Jak to zrobiłeś? Pomini jest wydawnictwem otwartym na historię starożytną i historię średniowieczną, na kulturę klasyczną. Jest to, jakby nie patrzeć, homoseksualność i zagadnienia związane z homoseksualnością dotyczą oczywiście w historii starożytnej w sposób oczywisty. No, większość autorów antycznych jakoś mniej ten temat porusza. Przecież my tam Andrzej Wypustek i Paweł Sawicki, którzy są autorami tej publikacji, no przecież czytują dzieła najwybitniejszych autorów greckich ziemskich w tym kontekście. No, książka jest jak najbardziej naukowa, nie jest to żadna ideologiczna książka, ani nie idąca w lewo, ani w prawo, a tylko po prostu naukowy opis zjawiska, który jest jednym z kluczowych zjawisk dla zrozumienia antyku i też dla zrozumienia niektórych tekstów antyku. Więc nie było żadnego problemu. Dobrze, będzie, no wiesz, no tytuł wywoła emocje, to sobie pozwolę przypomnieć taki inny. Tutaj muszę aż wziąć powietrze, bo wiesz, ja rzadko po niemiecku niestety mówię, więc sobie zapisałem. Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit. Eine Abrechnung. No, czyli po polsku 4,5 roku walki z kłamstwem, głupotą i tchórzostwem, obrachunek. No, to jest jeden z tych tytułów, które nie miały szans, by przebić się w historii, więc no, wydawca uznał, że należy je zmienić, skrócił do dwóch słów. Wszyscy książkę znamy. A powiedz mi, co było nie tak z tytułem, który tu wypikujemy akurat w postprodukcji, czyli czyli seksualne graffiti w Pompejach. Dlaczego ten tytuł zmieniliście na rzymskie graffiti seksualne, erotyczne i miłosne z Pompejów i Herkulanum? No to jeszcze jak pracowałem, jak miałem Maria z innym wydawnictwem, bo ja teraz obecnie jestem w wydawnictwie Homini, czyli właśnie w równoległym wydawnictwie do wydawnictwa Benedyktynów Tynieckich, ale należącym do Tynica. No stwierdziliśmy, że jednak zbyt kontrowersyjne. Przypomnę ci taką książkę Marqueza, że rzecz o smutnych dziwkach wyszła, a nie o smutnych kurwach, tak? Więc jeżeli nawet przy literaturze popularnej, to znaczy powieści, jednak się ukorzyli i nie było tego, no to też nie mogło to wyjść w takiej formie. Chociaż myślę, że na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pamiętam, ta książka była finansowana przez uniwersytet. Może gdyby ona częściowo, jeżeli ona by nie była finansowana, to może byśmy jakoś to przepuścili. Rozumiem, a mieliście chyba też jeszcze, przynajmniej w twoim kręgu, była jakaś książka o toaletach rzymskich. Tak, dobrze no to była kojarzę. Pierwsza książka Andrzeja wydana w Sublupie, Andrzeja Wypustka. Tak, znakomicie sprzedażowa książka, temat niezwykle fascynujący. I książka, która nadal się cieszy dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że Andrzej tam co pikantniejsze i bardziej obrazoburcze fragmenty źródeł pozwala sobie cytować i Andrzej nie ma skłonności do łagodzenia przekładów, a nawet bym powiedział, że czasem za mocno piłeczkę podkręca. Więc generalnie polecam wszystkim miłośnikom historii starożytnej i życia bardzo codziennego. Wiem, że, no, nie oszukujmy się, kochasz książki, otaczasz się książkami, ja akurat widzę, jak wygląda twoje otoczenie obecnie. Powiedz mi, czy masz jakąś specjalną półeczkę na książki kolegów? Bo widzę uśmiech, chyba już wiesz, do czego zmierzamy. No już nie, bo mam za mało miejsca. Rozumiem, ale miałeś. Ale miałem. No, czy miała jakąś specjalną nazwę? To moja półeczka miała, tak, miała. Okej, rozumiem, że zostaniemy na tym, że miała i... Tak. Możemy powiedzieć tylko, że nawiązywała trochę do tytułu książki Andrzeja. Właśnie stąd moje pytanie, bo tak byłem ciekaw, czy nią się inspirowałeś? Nie. Najpierw była półeczka, potem była książka Andrzeja. Dobrze, czyli to było... Przecież na to, że książka Andrzeja by tam nie wylądowała. A, dobrze.
No nic nie będę, bo widzę, że to taki temat, którego jednak możemy tutaj lepiej nie poruszać, więc zajdę z Nie, innej strony. bo potem by się nie odpowiedział od telefonów, kto jest, Ja a kto nie jest na domyślam końcu, się celowo, taka prowokacja, ale dobrze. Czuję, jak się rozmawia, widzę, jak się tam rozmawia. No jesteś bardzo towarzyską osobą, która łatwo nawiązuje kontakty. No i taki przykład mam, nie powiem ci, kto go zdradził oczywiście, ale niedawno twoje auto odwiozła laweta, a ty w trakcie przejazdu zdążyłeś zaprzyjaźnić się z jej kierowcą, który obiecał, tu cytat, zrobić ci jakieś sery. I tak, no teraz zdradzę źródło, bo muszę to powiedzieć, teraz twoja małżonka podejrzewa, że będzie to kolejna osoba w domu do dzielenia się opłatkiem. Powiedz mi, jak to tak ta twoja postawa ma się do walki z każdym, kto choć odrobinę nagina historię? Bo wiesz, nie wszyscy mają taką wiedzę jak ty. No i jak to jest? Bo jesteś przyjazny, otwarty, po czym wiem, że jak ktoś zaczyna coś nie tak z historią, no to budzi się w tobie ten lew, tygrys, czy kto to tam jest. No, bardzo prosto, no po prostu cechą, która mnie najbardziej irytuje na świecie, jest głupota. A jeżeli ktoś jest historykiem albo adeptem, który udaje, że się trochę tą historią interesuje, no i popełnia najgłupsze, czy najbardziej, no najgłupsze, no nazwijmy wprost, najgłupsze błędy i nie wykazuje się jakąkolwiek logiką myślenia, to po prostu irytuje. No i tu jest mi się ciężko powstrzymać. Niestety, przyznaję się. Chociaż już lepiej niż było. Dobrze, a co jest przyjemniejsze? Posiadanie nowych przyjaciół czy pierwszy własny hejter? Wiem, do czego pijesz, ale... Ja tu poproszę, żeby montażysta nie wycinał tej przerwy, bo to jest piękna cisza, jak ważysz. Nie, posiadanie nowych przyjaciół jest oczywiście fajniejsze, ale posiadanie własnego hejtera prywatnego też jest niezłe, muszę przyznać. To czy mówi ci coś pseudonim Epikurejczyk? No mówi, tak. Powiedz mi, jak to się dzieje, że zdobywasz takich nowych przyjaciół, że tak się kolokwialnie wyrażę? Więc tu chodzi generalnie o to, że jeżeli zwracasz komuś uwagę, że któryś raz już, że czegoś nie doczytał, że czegoś nie zna, wykorzysta ze złych opracowań i powiela błędy, których już dawno nie powinno w ogóle być. I prosisz go, mówisz do niego, wysyłasz mu maila swojego i piszesz, słuchaj, możemy mailować o tym, ja ci mogę sprawdzić ten tekst, ale nie, ty jesteś upartym matołem i nadal brniesz w swoje błędy, no to wolens nolens się to kończy tak, jak się kończy. No. Dobrze, a powiedz mi, bo no pięknie to odpowiadasz, ja się już ledwo powstrzymuję po prostu od uśmiechnięcia, gdy widzę twoją minę, ale powiedz mi, czy wśród takich błędów można na przykład było, czy do takich błędów można by zaliczyć złe ułożenie książki o królach? No tak, oczywiście. Bo tak też tutaj ktoś kiedyś mi doniósł, że no przestawiono ci kiedyś biografię królów i padłeś od progu krzycząc, co tu się wydarzyło i co, i to jest w ogóle mój ulubiony fragment, ja przepraszam, że tak wykorzystuję dużo, ale wiesz, że lubię, no sam się zgodziłeś tu przyjść. No tak. I co jakby przyszedł profesor Ziółkowski i to zobaczył? No właśnie, nie? Nie wiem, czy profesor, czy Adam Ziółkowski byłby w stanie to coś zdzierżyć, nie? Ja miałem problem, tak. Ja ci powiem, że to tak szczerze celowo do tego nawiązałem, bo chciałem powiedzieć, bo ja inną ciekawostkę znalazłem, bo ja kojarzę profesora Ziółkowskiego. No i nie wiem, może to nie jest wiedza powszechna, ale jest on synem profesora Janusza Ziółkowskiego, bratem bodajże Marka. Już tam pomijam córkę, bo ona w Wikipedii się pojawia, ale jest taka jedna ciekawostka, która jest moją ulubioną, a mianowicie profesor Janusz Ziółkowski pisał o mieście koncepcie. Takim tworze, który jest nie tylko w ludzkiej wyobraźni, posiadając mobilną diecezję rozpusty. Zrobił to już w 1960 roku, gdy wydał książkę Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego. Powiem, że jak ktoś pisze Sosnowcu, to zawsze tak trzeba inaczej patrzeć. A on przecież później uchodził za zasłużonego wielkopolanina, więc no. Tak, on ma swój skwer teraz i tak dalej, tak. W Poznaniu. Niedaleko zresztą ulicy, gdzie mieszkał. No cóż, czyli układanie książek jest pewnym ryzykiem, a powiedz mi, czym jest ryzyko systemowe, które ty badasz w Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego? To jest taka grupa ludzi z bardzo różnych dziedzin, bo my generalnie mamy tam fizyków, matematyków, biologów, trochę archeologów, trochę socjologów, jakichś specjalistów od
rzeczy, o których ja nawet nie umiem tych nazw do końca wymienić. I my ogólnie się zajmowaliśmy jedną z zaraz starożytnych, czyli tak zwaną zarazą justyniańską z VI wieku. No i teraz właśnie przygotowujemy w końcu publikację dotyczącą tej zarazy. No i tutaj była właśnie współpraca między różnymi dziedzinami, bo ja się jakby zająłem tym historycznym, tą historyczną częścią, czyli opracowaniem mniej więcej ile mieszkańców mogło mieszkać w danych miejscowościach, skąd ta zaraza wyruszyła, czy stąd, czy z tego pierwotnego źródła, które się znamy, czy może z tego, z tej drugiej części, bardziej z Kaukazu niż z południa Egiptu. I to jest też ciekawe, bo to są grupy ludzi, którzy mają bardzo ciekawy, inny punkt widzenia i to zawsze ubogaca jakby tak, myślę, że intelektualnie i też ubogaca całe spojrzenie na historię w tym momencie. Tak. Czyli kiedy możemy spodziewać się tej publikacji? No myślę, że na dniach. Ale bliżej tych dni nieco później. Dobrze, a to czym jest tak, jakbyś miał określić samo to ryzyko systemowe? No idea jest taka generalnie, żeby przygotować się na możliwe warianty negatywne, które mogą dotknąć świat. Nie tylko, no oczywiście, no, tym pierwszym była pandemia, koroną albo koronawirusa, jak to woli, tak można mówić podobno. No więc też myśmy zaczęli badać pandemię. No drugą oczywiście jest wojna, trzecią może być oczywiście migracja masowa. No i my jakby się zajmujemy, jakie mechanizmy można by podjąć, jakie można by nie podejmować, żeby się, no może zabezpieczyć w jakiś tam stopniu, albo sobie przynajmniej zdawać sprawę z ryzyka, o, jakie w zasadzie nas mogą dotknąć. Bo przypominało mi to, jak tak przygotowałem się do naszej rozmowy, przypominał mi to taki projekt sprzed lat, ale nie mogłem sobie kompletnie przypomnieć właśnie nazwy tego projektu sprzed lat, gdy też zebrano grupę naukowców, plus do tego grupę pisarzy, w tym science fiction, fantasy, różnych osób, że tak się wyrażę, kreatywnych wyjątkowo, by wymyśliły różne opcje zagrożeń, ataków terrorystycznych, rozpisały możliwe scenariusze. No i pamiętam, że po wielu latach, oczywiście to są później te rzeczy, które się wstecznie rozpatruje, rzekomo trafiono na przykład pomysł z atakiem na World Trade Center przy użyciu samolotów. I tak byłem ciekaw, czy właśnie zmierzacie do wykoncypowania, co jest zagrożeniem, czy bardziej badacie to, co było i ma szansę się zdarzyć ponownie. Zależy, kto co robi. Ja się zajmuję bardziej tym, co było. No cóż, ogólnie już tak, skoro mówimy to, co było, wiemy, że interesuje się tym, co jest, czyli polityką. No, nie ukrywam, jesteś w zarządzie Rady Osiedla. Widać, że ciągniecie do tej władzy. Powiedz mi, gdy już ją przejmiesz, to w stylu jakiego cesarza będziesz ją sprawował? No, Trajana, Optimus Princeps. Dobrze, możesz przybliżyć słuchaczom, jak to będzie wyglądało, żebyś wiedział, nad się szykować powolutku. Nie no, spokojnie, no nie będzie donosicielstwa, nie będę wyzywał ludzi, nie będę ich zmuszał do niczego, Senat będzie mnie lubił, będę zapamiętany jako wielki zwycięzca Daków, załatwię złoto, będzie dobrze. Kurczę, myśl o zwycięzcach, to mi się tak teraz przypomniał. Powiedz mi, zwycięzcy zwycięzcami, skąd jest fascynacja francuską piłką nożną? Tam wiesz, Olympique Lyon, czy Olimpikiem? Nie, to był taki żar, jak Lille wygrało Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Francji, pokonując takiego potentata jak PSG, który ma nieograniczone fundusze. I to było takie urocze, że Dawid pokonał Goliata. No ale tak, ale było właśnie, był i Lyon i było też Lille, więc dlatego tak patrzę. Tak, Lille, tak, no Lille właśnie, no. A nie, to jest zawsze moja złośliwość wobec tych ludzi, którzy się albo kochali PSG nadmiernie. Niestety tutaj kolega już nie żyje, ten, który kochał to PSG nadmiernie. Albo na przykład Real Madryt przegrał z Lyonem, to też lubi Lyon bardziej. Ty lubisz takie różnice ewidentnie, a tak nie wiem, wiesz czym się różni... No, ja lubię Barcelonę i zawsze mnie cieszy porażka Realu Madryt. No, a dobrze, to nie, bo chciałem ci zadać nieładne pytanie, bo już myślałem, że coś już chciałem powiedzieć, czym się różni śliwka od figi, ale
cofnę, nie zadam go w takim wypadku, skoro nie. Może inaczej, gdybyś miał wybrać, to Senu Seret czy Totmes? Numerek wybierasz sam. Nie, Totmes oczywiście. I trzeci oczywiście. Senu Seret też zresztą, ale Totmes trzeci, tak. Tak, wiesz, niektórzy nie wiedzą, nie wiem, czy chcesz to ujawnić, najwyżej wytniemy, że tak jednak korciło cię, by potomstwo tak nazwać. Znaczy jedno się udało tak nazwać, tylko drugie się nie udało. No, ale ja nie chcę zdradzać. Senu Seret nie przeszedł. Senu Seret nie przeszedł. Dobrze, to jakby ktoś spotkał na ulicy Totmesa, to już wszyscy wiemy. No, ale to jest drugie imię, więc w radzie używamy. Dobrze. Pierwsze jest od cesarza rzymskiego. Dobrze, a powiedz mi, czy tak... Czy dajesz dzieciom takie rymowanki, jak to ktoś kiedyś takie niemądre, chciałem powiedzieć głupie, niemądre, w stylu pyta tata, kim jest Julian Apostata, bo to wiem, że twój konik, ten Julian. Nie, ale bardzo ładna rymowanka, nie znałem. A wymyśliłem ją na potrzeby, wiesz, to teraz kurczę, miałem nadzieję, że powiesz, że wow, znałeś. Ale jesteś kreatywny. No strasznie, psujesz wszystkie pytania, wiesz co, zaraz będziemy chyba kończyli tę debatę. To może inaczej, jak w hieroglifach będzie, pogromca złodziei cudzych pomysłów. O Jezu, nie pamiętam. No mam oczywiście taką koszulkę dzięki żonie i dzięki Filipowi, który się zgodził napisać to w hieroglifach. Ale jak to jest, to nie pamiętam. No szkoda, bo tak byłem bardzo ciekaw, czy mi powiesz, a nie może nie... Nie pisać tego chyba z głowy. No tam parę, niektóre pamiętam, ale nie, na pewno nie byłbym w stanie zapisać całości. To tak wyjaśnię, pytam dlatego, że no nie wszyscy to wiedzą, że tutaj doktor Michał Baranowski uczył się hieroglifów. Tak, no ale to był taki epizodzik, króciutki, intensywny, ale króciutki. Dobrze, no to tak już jako, że powoli dopływamy do brzegu, powiedz mi, co planujesz na przyszłość? Czy przypadkiem nie chcesz przebić strasznych historii? Jest to, oczywiście, że to jest jakieś takie marzenie, napisanie popularno-naukowej książki dla dzieciaków w przedziale, powiedzmy właśnie 9, 13, 14. No ale ja chyba nie mam tego talentu, co ma moja żona, żeby takie coś napisać. To znaczy na pewno nie mam tego talentu, ale nie chyba. Generalnie poza tym wydaje mi się, że jest coś takiego w tej historii, że ona ma jednak dużo gorszą prasę jako przedmiot niż ma na przykład przyroda mimo wszystko. Czyli co, na koniec ujawniamy już oficjalnie, że twą szacowaną małżonką jest Agnieszka, znana jako pani z Przyry? No możemy już ujawnić. Dobrze, ujawnimy. No skoro ktoś tak długo siedział, to zasłużył na to. Nie zagrywacie. Dobrze. No ale to w takim wypadku powiedz mi, co powinieneś ukryć? Bo to ona tak, przygotowując mnie do tej rozmowy, powiedziała, że niczego nie ukrywasz, a czasami powinieneś. Jesteś taką mocną otwartą. Czy wiesz, co mogła mieć na myśli? Nie. A widzisz, to mamy zagadkę, to zostawimy tak słuchaczy. Myślę, że jak ktoś przesłuchał całej naszej rozmowy, to może się domyślać, że po prostu ta otwartość twoja i mówienie bezpośrednio wszystkiego. Może plagiatorów tak strasznie nie lubię. Co no, któż lubi plagiatorów? A bardzo dużo ludzi. Tak, ja no, myślę, że to, tak, ja myślę, że to jest generalnie duży problem, bo jeżeli mamy ludzi, którzy zdecydowanie są plagiatorami, występują nadal w przestrzeni publicznej i są znanymi nazwiskami, jak pewien geopolityk, któremu odebrano stopień doktora. I możemy go nazwać wprost plagiatorem, bo jakby wyroku sądowego nam nikt, to znaczy oskarżenia tutaj nie może nam podać, no bo został pozbawiony za plagiat, no więc chodzi o Jacka Bartosiaka. I facet występuje nadal w przestrzeni publicznej. To znaczy po prostu brak poszanowania dla jakiejkolwiek decyzji pan. Co jeszcze jest dobra? Powiedzmy, można powiedzieć, a polskie uczelnie tego, coś tam komuś się nie podoba. No ale jeżeli masz czarno na białym, to nie jest kwestia interpretacji, to jest kwestia tego, że widzisz jeden i drugi tekst. Ty widzisz, że jeden jest zależny od drugiego, no to nie ma rozwiązania innego niż to, że to jest plagiat, tak? Jeżeli są rzeczy oczywiste, bo co innego, gdyby głosił jakieś tezy, z którymi można się nie zgadzać, czy większość się nie zgadza, a on tu jest nagle takim geniuszem, my jesteśmy za głupi, żeby to jeszcze go zrozumieć. No to okej, każdy ma prawo do swoich poglądów i tak dalej, no ale no, nikt nie ma prawa do kradzieży, czyli pomysłów, tak?
I tu jest problem jakby debaty publicznej. Jeżeli nadal tacy ludzie występują, czy występują ludzie, którzy są mało kompetentni, czy występują ludzie, którzy po prostu zanudzają nas z tymi opowieściami o tej historii, siedzą i bręczą pod nosem. W tamtych czasach to było tak, źle było, kiedyś teraz lepiej. No, nie ma to żadnego przełożenia realnego na zainteresowanie tą historią, a prędzej czy później, i to też historycy akademicy muszą zrozumieć, że wychodzenie do ludzi jest nie tylko ich jest formą przyjemności w jakimś tam sensie, ale też formą ich obowiązku, tak? To podatnik sponsoruje ich badania. A potem się dziwią, że na przykład popularyzatorzy marni, też niestety często, muszą robić coś, czego oni przez lata nie zrobili. No przecież narodziny Wielkie Leki i innych bzdur okołolechickich, no to jest wina takich historyków, jak i archeologów. No, proste. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, że tak w końcu o tych plagiatorach się rozwinąłeś, otworzyłeś. To nim odpowiesz mi na pytanie o książkę, ja tu jeszcze tylko jedną ciekawostkę, bo cały czas czekałem, kiedy połączymy tę panią z Przyry z Twoim zacięciem historycznym, więc przypomnę, że bobry, które obecnie są na tapecie i jednymi z najważniejszych zwierząt w Polsce, no to są zwierzętami, które już chronił, wspomniane tu, Bolesław Chrobry, łatwo zapamiętać, Chrobry chronił bobry, dziękuję, znowu kolejny rym, no po prostu jak z rękawa. I chronił w bardzo prosty sposób, no bo on powołał urząd bobrowniczego, bo polować mógł tylko król. Więc po tej ciekawostce, która już mam nadzieję rozgrzeje polityków, powiedz mi, czy wybrałeś książkę dla mnie? To ciekawostka to jest nieprawdziwa, no to inna sprawa. O, widzisz, no powiedz, czemu nieprawdziwa? No to jednak się tutaj obudziłeś. No nie, no wiecie, no wiesz, no tutaj trzeba pamiętać o tym, że te relacje, które mamy o Bolesławie Chrobrym, są bardzo skąpe, tak? Te początki historii Polski, ktoś, już nie pamiętam, który historyk, ale któryś polski historyk ładnie powiedział, że zajmowanie się historią Polski do tam XIII wieku to jest jak zajmowanie się naukowo Tolkienem i Władcą Pierścieni. No dobra, może trochę przegiął, no ale faktycznie ta skromność źródeł jest niewątpliwa. Ja oczywiście nie jestem tutaj specjalistą z wczesnego średniowiecza polskiego, ale generalnie no jest ich niewiele, chociaż muszę przyznać, że mnie też bawią epoki w starożytności, które mają mało źródeł, więc można sobie pohipotetyzować i się trochę pobawić. Jaką ja bym dla ciebie wybrał książkę? Myślę, wydałby ci rozmyślania Marka Aureliusza. Och, ja liczyłem na coś o bobrach. Wiesz właśnie, że tymi bobrami cię sprowokuję, ale rozmyślania przyjmę. Te dwa nagie miecze albo, też. Albo książkę, która mnie fascynuje od zawsze, która jest w Polsce niestety niezwykle mało znana, czyli Satyricon Petroniusza, słynnego bohatera Quo Vadis. To jest ładną historią i którą warto sobie kiedyś poczytać. I mogę coś o niej napisać, bo być może będziemy, to znaczy tworzymy teraz taką serię do wydawnictwa Homini, biografii postaci nieautentycznych albo mało znanych literacko. Pierwszym tomem będzie Odyseusz w wykonaniu Tomasza Mojsika. I też kolejno będzie Ragnar. I też to gdzieś tam dalej czy bliżej rozważam Petroniusza albo bohatera uczt właśnie Satyrikonu, czyli samego Trimalchiona. Bo uważam, że jakby historycy muszą odpowiedzieć w trochę inny sposób chyba na to wszystko. To jest trochę nawiązanie do tej twojej strasznej historii, a mianowicie w historii jakby w pracach historycznych zatraciliśmy, my trochę wszyscy to zatracamy, narracja, zatracamy opowieści. To wszystko robi się krótką formą komunikacji. Tu akurat my mamy tu podcast, tak, i sobie rozmawiamy, no, ale generalnie większość ludzi rozmawia przez Messengera, tak, czyli krótka informacja, zwrotna informacja i tak dalej. A ludzie są sprawieni opowieści, są sprawieni narracji. Przecież być może człowiek dzięki narracji się rozwinął, tak? To jest jedna z naukowych hipotez, która jeszcze do tej pory nie do końca została obalona. Dobrze, ja bardzo Ci podziękuję za Satyricon, bo przyznam, że miałem kiedyś przyjemność o nim chwilkę rozmawiać z niekim innym, a Sigurdem Satyrem von Gravenem, czyli liderem zespołu Satyricon. No cóż, to tymczasem bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i do następnej razy. Dzięki.